Hosanna Festival to 3 dni. Piątek rozpoczynamy Eucharystią, później jest koncert Gwiazdy Wieczoru. Zawsze jest to koncert ewangelizacyjny. W sobotę rozpoczynamy już przeglądem konkursowym, gdzie właśnie mamy artystów z wyższej półki, którzy zmagają się o nagrody Grand Prix, pierwszą, drugą i trzecią. W pierwszych edycjach festiwalu przyjeżdżały zespoły tak amatorskie, które tworzyły też się ze względu na to, żeby wystąpić na deskach Siedleckiego Amfiteatru. Z biegiem lat i ze zmianą formy mamy coraz wyższy poziom. Przyjeżdżają już zespoły, które mają nagrane własne płyty, które już mają dorobek artystyczny. Ich też możemy podziwiać właśnie tutaj w ramach przeglądu konkursowego Hosanna Festival. To jest świetne przeżycie, bo można dotknąć bliżej Boga, świata, muzyki religijnej, gdzie trudno w życiu codziennym jednak znaleźć tą muzykę. Jest to też fajna okazja, żeby zobaczyć, że w całej Polsce ludzie też tworzą taką muzykę, też się tym zajmują i jest to ciekawe doświadczenie, ponieważ no, poprzez słuchanie innych też my się rozwijamy. Taki festiwal daje jeszcze możliwość spotkania się z innymi, daje możliwość integrowania się nam wewnątrz zespołu, no i przede wszystkim kontaktu z publicznością, co jest bardzo potrzebne. Wymiar ewangelizacyjny jest tutaj bardzo ważny, to znaczy ta nośność słowa niosącego dobrą nowinę, no ale nie można nie oceniać wykonawców z pominięciem takich rzeczy jak dykcja, jak pewien słuch muzyczny, jak pewien poziom muzyczny, zgranie także ze sobą wielu wykonawców. Przede wszystkim stawiamy najpierw ten wymiar duchowy. Ten śpiew ma być na chwałę Pana Boga i ma być to nie tylko wychwalanie, tak jak już tutaj wspomniałem, wargami, słowami, ale najpierw to ma być jakby wypowiedzenie wiary swoim śpiewem. Niedziela to już takie uwieńczenie, zakończenie też festiwalu. I rozpoczynamy przeglądem pielgrzymkowym, tak żeby troszeczkę przybliżyć ten klimat maszerowania na Jasną Górę, oddawania i polecania tego wszystkiego Matce Bożej. Później koncert laureatów tych zespołów, które zmagały się właśnie w części konkursowej w sobotę. I na zakończenie również Gwiazda Wieczoru, zawsze mocne uderzenie, tak żeby jak najlepiej zakończyć ten dzień. Dodatkowo są atrakcje przygotowane dla całych rodzin na terenach zielonych. Wiele dmuchanych zabawek, konkursy, malowanie twarzy. Jest miejsce, gdzie można nabyć dobrą książkę, dobrą muzykę. I oczywiście tradycja festiwalowa, loteria, w której każdy los wygrywa. Festiwal to też czas, kiedy się spotykamy w gronie rodziny, znajomych, kiedy możemy spotkać osoby, z którymi nie widzieliśmy się wielokrotnie. To jest czas, kiedy możemy wspólnie porozmawiać, spotkać się w miłej, przepięknej atmosferze. Jest inicjatywa, piękna inicjatywa, która łączy ludzi, która powoduje, że wszyscy mają ściśle określony cel i go realizują. I to jest piękne, że w dzisiejszym świecie, gdzie ludzie pędzą, gdzie wiele jest takiej złości, nienawiści, to tutaj na festiwalu to wszystko dzięki idei festiwalowej, to, że śpiewamy piosenki religijne, że to oddajemy czas Panu Bogu, Matce Bożej, powoduje, że ludzie stają się lepsi. A jak ludzie stają się lepsi, to wiadomo, warto takie festiwale, takie przedsięwzięcia realizować i wspomagać. Myślę, że najpiękniejszą rzeczą w festiwalach tego typu jest to, że przyjeżdżają na nie naprawdę tysiące młodych ludzi. I oni nie przyjeżdżają tutaj, żeby się napić, żeby poimprezować, tylko przyjeżdżają, bo naprawdę ważny jest w ich życiu Bóg. Przyjeżdżają, żeby pokazać, jak potrafią również chwalić Boga, podzielić się tą swoją radością Bożą. Widzimy, że w kościele no, coraz częściej ławki wypełniają starsi ludzie, młodzi gdzieś tam uciekają, ale widzimy, że jednak uciekają też na tych festiwalach nie uciekają w ogóle z kościoła, tylko po prostu w troszkę inny przekaz.